Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj powiemy sobie o tym, co działo się za żelazną kurtyną. Czego dowiemy się na tej lekcji? Poznamy sytuację w Związku Radzieckim po II wojnie światowej. Dowiemy się jak funkcjonowały kraje demokracji ludowej, dowiemy się kiedy miała miejsce odwilż w bloku wschodnim i na czym ona polegała. Dowiemy się kiedy miało miejsce powstanie węgierskie oraz dowiemy się, kiedy powstał układ warszawski. Zaczynamy od Związku Radzieckiego po II wojnie światowej. Po zwycięstwie nad Niemcami w II wojnie światowej z Związek Sowiecki stał się jednym z dwóch supermocarstw, które decydowały o kształcie powojennego świata. Terytorium Związku Radzieckiego powiększyło się o Litwę, Łotwę, Estonię oraz wschodnie kresy II Rzeczypospolitej, Ruś Zakarpacką oraz Besarbię. E jego strefa wpływów objęła całą Europę Środkowo-Wschodnią. Na zajętych terenach prowadzono brutalną sowietyzację, połączoną z wyniszczeniem lokalnych elit. Ludność masowo przesiedlano w głąb Związku Radzieckiego, a na jej miejsce sprowadzano rosyjskich osadników, którymi obsadzano lokalne urzędy. Wszędzie język rosyjski stawał się językiem urzędowym, a polityka ta miała na celu ujednolicenie wszystkich republik. Działania sowieckich władz spotkały się z oporem społecznym, a antykomunistyczna partyzantka działała w krajach bałtyckich czy też na Ukrainie aż do początku lat 50. Jednakże Związek Radziecki był jednocześnie wyczerpany wojną i mocno osłabiony. Ogromne straty w ludziach i zniszczenia w przemyśle utrudniały odbudowę. Wprawdzie w czasie wojny nastąpiło złagodzenie represji, jednak tuż po niej propaganda ideologiczna i terror. Ulegały nasileniu. Jedno z czołowych miejsc we władzach zajął wówczas Andrzej Żdanow, a od jego nazwiska polityka wewnętrzna w Związku Radzieckim w tym okresie otrzymała miano Żdanowszczyzny. W tym czasie represje dotknęły m.in. osoby, które w czasie II wojny światowej znalazły się pod okupacją niemiecką, a więc jeńców wojennych, a nawet żołnierzy Armii Czerwonej, którzy walczyli w Niemczech i bratali się z żołnierzami Aliantów Zachodnich. Oskarżano ich o to, że zostali skażeni ideologicznie i poddawano represjom, zsyłając ich m.in. do łagrów. Formalnie Stalin głosił hasła pokojowe, jednak w praktyce rozwijał przemysł zbrojeniowy i przygotowywał społeczeństwo na Trzecią Wojnę światową. Działo się to kosztem nakładów na rolnictwo, co ponownie doprowadziło chociażby na Ukrainie do klęski głodu. Kraje komunistyczne stanowiły w tym okresie największe więzienie świata, a liczba osób pozbawionych wolności w 1950 roku sięgała aż 15 milionów. Przedstawiciele europejskich partii komunistycznych, w tym także Włoch i Francji, we wrześniu 1947 roku spotkali się na tajnej konferencji w Szklarskiej Porębie. Powołano wówczas Kominform. Biuro Informacyjne Partii Komunistycznych i Robotniczych, które miało e, koordynować działania partii komunistycznych na całym świecie, głównie też w Europie. Ustalono, że komuniści po przejęciu władzy w kolejnych krajach dopasują je pod względem ustrojowym i gospodarczym do Związku Radzieckiego. Kraje Demokracji Ludowej. W państwach, które były zależne od Związku Radzieckiego, e, Określano je mianem e, krajów demokracji e, ludowej. Wprowadzano w nich zmiany na wzór sowiecki, partiom komunistycznym przekazywano całą władzę i uchwalano konstytucje wzorowane na sowieckiej. Wdrażano również sowiecki model gospodarczy z centralnym planowaniem, kolektywizacją rolnictwa oraz nacjonalizacją przemysłu i handlu. Narzucono tam system szkolnictwa podobny do istniejącego w Związku Radzieckim, powołano też politykę ateizacji społeczeństwa. Aby silniej związać gospodarczo kraje komunistyczne zależne od Związku Sowieckiego, w 1949 roku powołano Radę Wzajemnej Pomocy Gospodarczej RWPG. Organizacja ta skupiała Bułgarię, Czechosłowację, Rumunię, Polskę, Węgry i Związek Radziecki. Oficjalnie miała na celu wspierać rozwój gospodarek narodowych poszczególnych członków układu, jednak w rzeczywistości służyła głównie celom ekonomicznym Związku Sowieckiego. We wszystkich państwach komunistycznych, podobnie jak w Związku Radzieckim, krwawo rozprawiano się z rzeczywistymi lub potencjalnymi przeciwnikami komunizmu. Państwa Bloku Wschodniego zostały też całkowicie odizolowane od reszty Europy. E, warto wspomnieć o sytuacji, jaka miała miejsce w Jugosławii. Mianowicie, w momencie wkroczenia Armii Czerwonej do Jugosławii, kraj ten był już w większości opanowany przez partyzantkę komunistyczną, e, a stojący na jej czele Josip Brostito nie chciał wprowadzić komunizmu w wersji sowieckiej, lecz budować go na własnych zasadach i zachować niezależność od Związku Radzieckiego. Wywołało to konflikt ze Stalinem. Zagrożony przez Związek Radziecki Tito zawarł tajne układy z USA, dzięki czemu Amerykanie wspierali go finansowo i dostarczali mu broń. Jugosławia stała się państwem o ustroju komunistycznym, ale współpracującym z Zachodem i prowadzącym antysowiecką politykę. Niepowodzeniem zakończyły się sowieckie zamachy na Tito, który sprawował dyktatorskie rządy aż do 1980 roku. Odwilż w bloku wschodnim. Józef Stanie zmarł 5 marca 1953 roku. Wewnątrz e, KPZS -e rozpoczęła się walka o władzę w imperium. Początkowo przewagę zyskał, zyskał szef tajnych służb Ławrient Iberia. Jednak ku zaskoczeniu wszystkich zapoczątkował on szereg reform. Między innymi zwolnił z łagów tysiące więźniów, zakazał stosowania tortur w śledztwach oraz planował nadać republikom Związku Radzieckiego większą autonomię i zrezygnować z rusyfikacji. Chciał także wprowadzić politykę odprężenia w, odprężenia w stosunkach międzynarodowych i wycofać wojska sowieckie ze wschodnich Niemiec. Działania te stały się przyczyną jego odsunięcia od władzy, którą to przejął. Nikita Chruszczow. Kazał on natychmiast rozstrzelać Berię, jednak pomimo to kontynuował część reform poprzednika. Zapowiadał poprawę sytuacji materialnej mieszkańców krajów komunistycznych oraz nawoływał do polepszenia e, stosunków z Zachodem. Celem Chruszczowa było przejęcie pełni władzy w kraju. Przełomem okazał się XX Zjazd Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego KPZS w Moskwie. Ofic w oficjalnym przemówieniu skrytykował Chruszczow e, kult jednostki z czasów Stalina. W tajnym referacie wygłoszonym w nocy z 24 na 25 lutego 1956 roku poddał rządy dyktatora miażdżącej ocenie. Skrytykował, pych skrytykował pychę i nieudolność Stalina, popełniane przez niego zbrodnie na komunistach oraz deportacje całych narodów. Przemowa wywołała duże zaskoczenie wśród władz państw bloku wschodniego. Referat, który miał być tajny, szybko dotarł do zachodnich korespondentów i był szeroko rozpowszechniany w krajach komunistycznych. Sprawiło to, e, że e, zaczęło w nich dochodzić w pewnym stopniu do destalinizacji. E, w takiej atmosferze Chruszczow zaczął być postrzegany na Zachodzie jako e, zwolennik reform i odprężenia w stosunkach międzynarodowych. Ten tajny referat Chruszczowa określany jest jako początek odwilży, od czyli złagodzenia polityki władz w państwach komunistycznych. Termin pochodzi od tytułu powieści rosyjskiego pisarza Ili Erenburga krytykującej stalinizm. W okresie odwilży ogłoszono amnestię dla więźniów politycznych, przeprowadzono rehabilitację skazanych i złagodzono cenzurę. Symbolicznym zakończeniem kultu Stalina było usunięcie jego zwłok z Mauzoleną Lenina i zmiana nazwy miasta Stalingrad na Wołgograd. Doszło także do zwiększenia nakładów na produkcję towarów dla ludności przy ograniczeniu wydatków zbrojeniowych, co poprawiło warunki życia ludności w Związku Radzieckim. Yy, układ warszawski. Zmiany które zachodziły po śmierci Stalina, nie oznaczały osłabienia dominacji Związku Radzieckiego nad krajami demokracji ludowej. Po włączeniu RFN do NATO komuniści stworzyli odpowiednik pałtu Północnoatlantyckiego, potocznie zwany układem warszawskim. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane w Warszawie 14 maja 1955 roku przez przedstawicieli Albanii, Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, Polski, Rumunii, Węgier i Związku Radzieckiego. Ważnym skutkiem powstania tej organizacji było podporządkowanie armii poszczególnych państw dowódcy Układu Warszawskiego, na którego czele zawsze stał marszałek sowiecki. Oficjalnie Układ Warszawski miał bronić państw komunistycznych, jednak w rzeczywistości planowano e, głównie operacje ofensywne przeciwko Zachodowi. Powstanie węgierskie. Po śmierci Stalina na Węgrzech doszło do zmiany władz. Premierem został e, Imre Renoć, który rozpoczął wprowadzanie demokratycznych reform, ograniczył represje i zwiększył produkcję artykułów konsumpcyjnych. Jednak jego działania wzbudziły opór zwolenników Stalina i w 1955 roku został usunięty z partii, a jego reformy cofnięto. Nie powstrzymało to zmian zachodzących w kraju, gdzie pod wpływem przemian w Związku Radzieckim. I innych państwach bloku wschodniego, między innymi w Polsce, domagano się demokratyzacji życia. 23 października 1956 roku w Budapeszcie zorganizowano manifestację pod pomnikiem Józefa Bema popierającą przemiany w Polsce. Doszło wówczas do pierwszych starć ze służbą bezpieczeństwa i wspierającymi ją wojskami sowieckimi. Komuniści, aby ratować sytuację, ponownie powołali na premiera Imrynodzia. W tym czasie walki w Budapeszcie przyrodziły się w powstanie, a Węgrom udało się wyprzeć z miasta jednostki sowieckie. Noc tworzył nowy koalicyjny rząd i ogłosił decyzję o demokratyzacji kraju oraz wystąpieniu Węgier z układu warszawskiego. Zwrócił się także o pomoc do ONZ w celu nadania Węgrom statusu państwa neutralnego. Wydarzenia na Węgrzech zaniepokoiły Chruszczowa, ponieważ wyłamanie się jednego państwa z bloku e, krajów e, demokracji ludowej, z bloku komunistycznego, mogło zachęcić do tego inne państwa, dlatego Chruszczow zdecydował się powołać nowy podległy sobie rząd węgierski, który na pomoc w stłumieniu powstania wezwał armię sowiecką. Jej oddziały wkroczyły na Węgry 4 listopada i w ciągu kilku dni zdobyły Budapeszt. W walkach zginęło około 20 tysięcy Węgrów, a około 200 tysięcy uciekło z kraju. Nieznany jest los... Kilku tysięcy osób, które po rewolucji wywieziono w głąb Związku Radzieckiego. Sam Imrynoś początkowo schronił się w ambasadzie Jugosławii, ale został stamtąd podstępnie wywabiony i ostatecznie powieszony 16 czerwca 1958 roku. Sowiecką inwazję na Węgry potępiła ONZ, ale ograniczyła się jedynie do wydania rezolucji. Stany Zjednoczone i inne państwa zachodu, początkowo zachęcające Węgrów do oporu, ostatecznie uznały powstanie węgierskie za wewnętrzną sprawę bloku wschodniego. Pomocy Węgrom udzielili Polacy, w całym kraju oddawano krew i przesyłano ją na Węgry. Ostatnie zagadnienie to polityka e, odprężenia, a więc kontynuacja e, tych. E, Reform, które miał w zamyśle wprowadzić Nikita Chruszczow. Po objęciu władzy, Chruszczow dążył do poprawy stosunków międzynarodowych, tutaj głównie z, z USA, ponieważ chciał skoncentrować się na umocnieniu swojej władzy. Dlatego też doprowadził do zakończenia konfliktu w Korei, zawarł porozumienie z Jugosławią i uwolnił niemieckich jeńców wojennych. Ponadto w 1955 roku zawarł traktat pokojowy z Austrią, której narzucono wieczną neutralność. Wycofał też z jej terytorium armię sowiecką. Zmiany w stosunkach z Blokiem Zachodnim umożliwiły mu ograniczenie wydatków na zbrojenia i przeznaczenie pieniędzy na cele cywilne. Wraz z przemianami zmienił się także język propagandy. Hasło walki z imperializmem zastąpiono sloganem o pokojowym współistnieniu. Chruszczow był też pierwszym przywódcą sowieckim, który odwiedził Stany Zjednoczone. Jednakże po kilku latach rządów, Chruszczow zaczął e, odchodzić od polityki odprężenia. Bierność Zachodu wobec wydarzeń węgierskich e, z 1956 roku uznał on za przejaw słabości. Dlatego też zaczął demonstrować militarną potęgę Związku Radzieckiego w celu wywołania w społeczeństwach zachodnich lęku przed wojną atomową. Za symboliczną datę końca odprężenia uznaje się zestrzelenie 1 maja 1960 roku amerykańskiego samolotu szpiegowskiego U-2, który prowadził misję nad Związkiem Sowieckim. Wydarzenie to Chruszczow wykorzystał do odwołania planowanej w Paryżu konferencji pokojowej w sprawie Niemiec. Dziękuję za uwagę.